Kamil Łączek, Rozwój wygrywa 3-1 z Błękitnymi Stargard i w świetnym stylu kończymy tą ligową jesień na naszym stadionie. Dokładnie tak można powiedzieć, że w dobrym stylu to kończymy, szczególnie ta druga połowa, bo pierwszej trzeba powiedzieć i trzeba jak najszybciej zapomnieć, bo no nie możemy tak grać na własnym stadionie, gdzie walczymy z drużyną, która również walczy o utrzymanie i my musimy pokazać tego pazura, jednak w tej pierwszej połowie tego nie było. Ale w szatni wypadło dużo męskich słów. Trzeba też pochwalić trenerów za zmiany, które zrobili i to nam przyniosło te 3 punkty dzisiaj. Jakże ważne i mega się cieszymy, naprawdę. Jak zapamiętałeś tą sytuację z rzutem karnym? Można dyskutować? Nie wiem, tak szczerze mówiąc, jak to interpretować. Sędzia podyktował karnego. Karny był czy nie był? Interpretacja sędziego. 1-0 przegrywaliśmy, ale potrafiliśmy z tego wyjść. Dla ciebie trudny mecz o tyle, że musiałeś szybko się przestawić, żeby za gałę wskoczyć na środek obrony. No tak, to... Grałem na środku obrony, ale w trójce stoperów to jest troszkę inna gra w tej dwójce. Ale wydaje mi się, że jakoś tak tymi motorycznymi cechami potrafiłem to wszystko poukładać i cieszę się, że zagraliśmy w drugiej połowie na 0 z tyłu i że udało nam się strzelić te 3 bramki, bo to było naprawdę ważne, żeby dzisiaj wygrać, no i wychodzimy ze strefy spadkowej. Za drugą połowę trzeba też pochwalić chyba naszych młodzieżowców, czy wręcz juniorów, bo to co Basty i Olo Lazar grali, no to szacunek. Tak, szacunek dla nich i życzę im, żeby w każdym następnym meczu tak grali, bo jak będą tak grać, ludzie zobaczą, że Rozwój naprawdę wychowuje dobrych zawodników i będą czerpali z tego radość. Jak powiedziałeś, wychodzimy ze strefy spadkowej, nareszcie. Nareszcie, nie wiem, chyba po 2-3 kolejkach tylko byliśmy poza strefą spadkową, a tak to cały czas na czerwonym polu. Jednak cały czas dążyliśmy do tego, szkoda tego, ja jeszcze będę wracał do tej porażki z Resowią, bo byśmy mieli naprawdę fajny ciąg bez meczu, bez porażki, no ale nie ma co już więcej do tego wracać, ostatni raz to wspominam i jesteśmy nad strefą spadkową i to jest najważniejsze. No trzeba powiedzieć, ta druga połowa pokazała, że paliwa w baku na końcu tego roku nam nie brakuje. Tak, jesteśmy dobrze przygotowani do tego sezonu. To był ciężki sezon, już można powiedzieć, że był, bo już końcówka. Zostały tylko 2 mecze. No 21 meczy, nie wiem, czy kiedykolwiek w historii drugiej ligi były rozgrywane w pierwszej rundzie. Ale okres przygotowawczy przed tym sezonem był bardzo owocny i to dzisiaj wychodzi, że w drugiej połowie potrafimy przechylić szale na naszą korzyść. Do Siedlec pojedziemy w sobotę za tydzień po jakąś zdobycz. Jedziemy po 3 punkty. Dzięki.